Po raz kolejny na ulicy Wolności, przez którą polskie wojsko wmaszerowało na rynek 17 stycznia 1920 roku, odbył się festyn Zasmakuj Wolności. Festyn organizowany jest w ramach rocznicy powrotu Leszna do macierzy i nawiązuje swoim klimatem do lat 20 XX wieku. Pojawiły się więc stroje, a także przedmioty z epoki. Te na czas festynu wypożyczył antykwariusz Janusz Skrzypczak. Można było ich dotknąć, obejrzeć i przede wszystkim zgadnąć, do czego służyły. Rozdawana była także okolicznościowa jednodniówka Głos Leszczyński, nawiązująca do wydarzeń z tamtego okresu. Obejrzeć można było także wystawę fotograficzną, kadry z dawnego Leszna. Wydział Rozwoju przygotował także okolicznościowe kotyliony, każdy mógł podejść i zabrać jakiś dla siebie. Były też pieśni patriotyczne, taniec z flagą oraz okolicznościowa, dynamiczna fotobudka i pamiątkowe zdjęcia. Piekarnia Ratajczek Gawlicki przygotowała okolicznościowy brukowiec leszczyński, ciasto serwowane na tego typu wydarzeniach. Krótki festyn ożywił ulicę wolności.